Przyjaciele, ja chciałam jeszcze powiedzieć o słowa o finansach. Kiedy ja patrzę wstecz, patrzę na swoją drogę, tą drogę, którą ja przeszłam, żeby dojść do tego miejsca, w którym ja dzisiaj jestem, to ja pamiętam, że na początku tej drogi, na początku, kiedy ja się narodziłam na nowo, w moim sercu przyszło takie pragnienie, że ja chciałam i ja się tak pomodliłam, że ja chcę być pobłogosławiona, żeby być błogosławieństwem. Amen. Żeby być błogosławieństwem. I Bóg okazał się wierny i te moje pragnienie się spełnia. Spełniło się i się nadal spełnia. I kiedy ja przyszłam tutaj do kościoła, to chcę powiedzieć również o jakby całym tym aspekcie służby. Oczywiście sama w sobie uważam siebie za osobę, która ma taki potencjał liderski, zajmuje się różnymi rzeczami, w sensie, że biorę inicjatywę w swoje ręce. Ale kiedy ja przyszłam tutaj, spojrzałam na tą służbę, to ja nie tylko widziałam siebie jako liderkę czegoś, czy jakiejś ewangelizacji. Ja siebie zobaczyłam również i jedno drugiego nie wyłącza. Również siebie zobaczyłam jako pomocnika, który między innymi jedną z moich służb jest, żeby pomóc tej służbie, coś zrobić dla tej służby. Więc ja siebie również zobaczyłam jako pomocnika dla służby Artura i Agaty Cerońskich. I jeżeli chodzi o na przykład takie proste rzeczy, tak? Ja zajmuję się pewnymi aspektami internetowymi i na przykład kiedy ja patrzę na cały ten potencjał i całe to namaszczenie, na przykład kiedy Artur ewangelizuje, i chciałam wam powiedzieć, że ja w ogóle nie mam problemu robić różne, cały szereg pomocniczych rzeczy. Na przykład powielić coś na Facebooku, na różne grupy, powrzucać coś, czy coś nagrać, obrobić to. Dlaczego? Bo ja jestem tego świadoma, że ja jestem częścią jakby namaszczenia Artura w kontekście, że ja również odbiorę nagrodę za to, co on robi, za to, jak on działa w swoim namaszczeniu. A ponieważ uważam siebie za w ogóle mądrą inwestorkę, więc od razu rozpoznałam, że w ogóle warto być pomocnikiem. Nie tylko latać i szukać tego wielkiego własnego powołania. Ja nie mówię, że nie, oczywiście każdy niech szuka własnego wielkiego powołania i wspaniałych własnych rzeczy, które wypłyną oryginalnie z każdego serca. Ale to w ogóle nie wyklucza, żeby być pomocnikiem. I ja się chciałam z tym podzielić, bo ja na przykład no, robię takie bardzo prozaiczne różne rzeczy gdzieś tam na internecie, się czymś zajmuję i po prostu ja uważam, że ja odbiorę taką samą nagrodę za to, jak Artur za swoje namaszczenie, za swoje głoszenie. Więc chcę każdego zachęcić, żeby nie było takiego podziału, że albo muszę mieć wielką służbę, albo nic nie robię, tylko po prostu niech każdy weźmie jedną cegiełkę i buduje ten dom razem, bo będziecie mieli taką samą zapłatę każdy. Amen. Amen.